Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie szybki program z cyklu Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Napisał Sławek. Niedawno zacząłem latać dronem Mavic Air 2 i Twoje instruktaże z YouTube'a są bardzo pomocne. Dzięki. Super. Teraz tak, Sławek. Czy mogę się zapytać? Okej, chodzi o inteligentne tryby lotu. Wiem, że uruchamia się z ikonki kontrolera na displeju po lewej, ale problem w tym, że w trakcie lotu nie mam tej ikonki. Widzę ją tylko, gdy mam podgląd camera view, bez podłączonego drona, ale wtedy jest nieaktywna. Próbowałem szukać rozwiązania, ale póki co nic. Może coś powinienem zmienić w ustawieniach drona? Będę wdzięczny za podpowiedź, jeśli spotkałeś się z takim problemem. Słuchaj, Sławek, więc jest tak. Przede wszystkim, jeżeli nie masz karty pamięci, nie uruchomisz inteligentnych trybów lotu, takich jak Quickshoty czy Hyperlapse. Uruchomisz tylko Focus Track, czyli tam mamy Focus Track, zestaw trzech trybów: Active Track, Spotlight i Point of Interest, POI. I teraz w zależności od tego, co chcesz zrobić. Jeżeli włożysz kartę pamięci, będziesz miał wszystkie. Jeżeli nie włożysz karty pamięci, będziesz miał tylko ten Focus Track, zestaw tych trzech. Druga sprawa, musisz być na wysokości 1 metra. Co najmniej, tak jest przynajmniej napisane w instrukcji, żeby to uruchomić, tą funkcjonalność, ale ja uważam, że jeszcze jedna jest sprawa. Mianowicie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o aplikację DJI Go 4, a inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly. Na ten temat będę też rozmawiał na webinarze. On będzie w czwartek o 20. W każdym razie, słuchaj, jeżeli chodzi o Focus Track, nic nie musisz robić. Po prostu obrysowujesz palcem na ekranie obiekt ordynarnie i on, ten obiekt ci się zaznacza i automatycznie, jeżeli już jest na zielonym polu, jest w trybie spotlight, czyli śledzenia. Śledzi cię albo pasywnie, jako kamera przymocowana, lub też aktywnie, gdy poruszasz się drążkami, wtedy jest to aktywna kamera, ale zablokowana na obiekcie, na przykład na tobie, prawda? Jeżeli się przemieszczasz, też cię śledzi. Natomiast jeżeli chodzi o inne tryby Focus Track, trzeba przejść albo do Active Track, też po zaznaczeniu, i uruchomić funkcjonalność Go, lub też do POI to samo, przechodzimy do tego kółeczka i uruchamiamy funkcjonalność poprzez Go. I to jest zestaw trzech trybów, który działa zawsze, niezależnie czy masz kartę pamięci, czy nie masz. I nawet ja uruchamiałem na wysokości 0,9 metra, jak pamiętam, uruchamiałem spotlight nad ziemią 0,9 metra. Natomiast jeżeli chodzi o quickshots, jeżeli chodzi o hyperlapse, musisz mieć kartę pamięci i uruchamia się z menu kreatywnego, czyli tam, gdzie mamy foto, przełączenie foto, wideo, nad tym klawiszem, nad tą ikoną migawki. I tam wtedy też masz dostęp do Quickshots i dostęp do Hyperlapse. Tylko trzeba mieć właśnie kartę pamięci. Mam nadzieję, że pomogłem w tym odcinku. Jeżeli są jeszcze jakieś dalsze pytania, to bardzo proszę. W ramach, jeżeli nie nagrywam normalnych odcinków albo warsztatu online'owego, w tym momencie mogę odpowiadać Wam na pytania. Zapraszam na czwartek, tak jak powiedziałem, webinar o 20 na YouTubie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć! Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours. Czytał Filip Mitura.